Za tym barka. Jest ciemno w pokoju. O, ogarnęłaś moja kamerka. I dzisiaj nowy dzień, w którym będę kontynuował właśnie naszą przygodę. I teraz będę sprawdzał, jak działa. Jak ja to nazwałem kuchnia. Znajduję, że kuchnia może być pełna mniej więcej takich samych schowów, jakie były w normalnej kuchni. Więc zgaduję, że musi po prostu odbijać od ścian i to będzie najlepszą taktyką. Jednakże muszę jeszcze wszystko wyczuć, bo no nie miałem, znaczy może inaczej, nie to co nie miałem, ale aha, czyli to są ukryte pokoje, czyli jak jest taka jakby wcinka, to jest ukryty pokój. Nie chciałem sobie tego spoilerować, czyli jeżeli dobrze rozumiem, jeżeli dobrze rozumiem, nade mną też jest od razu pokój, że mogę tak się odbić, tylko muszę trafić. O, tylko nie o to mi chodzi, pokój chodziło, żeby nie było. Okej, czyli w teorii z lewej strony jest o tyle łatwiej, że nie mogę spaść jakby? Tylko chcę zobaczyć, czy... Okej, jednak mogę spać. Chcę zobaczyć, czy jest pokój, nie w tę stronę. Czy jest pokój tam dosłownie na tym... przy tej kostce. Zresztą nie wiem, po co ja to na siebie patrzę, no ale... Okej, w końcu skoczyłem, teraz tu... Chyba nie, brak to by mnie chyba złapało, a tak mnie odepchnęło, więc... Wydaje mi się, że tylko tam, gdzie jest jakby ten taki ciemny... Znaczy tam, gdzie nie ma tego ciemnego. O, w ten sposób. Tam, gdzie nie ma tego ciemnego, to nie ma pokoju. Tam, gdzie jest, to jest. Czyli tu i teraz zgaduję, że muszę na maksa w prawo zobaczyć. No nie widzę innej opcji dokładnie. Znowu wracamy do śniegu. I mamy w końcu jakby... O, wow, jestem instant bogiem. Nową lokację, teraz tak. No jedyne, co mi pasuje, to skoczyć w lewo na ten tutaj kawałek. Teraz... Prawo na maksa. Okej, czyli tam trzeba na maksa skoczyć. Jakbym tak zrobił? Tak? Okej, nie. O, okej! Okej, cwaniak! Jesteś geniuszem po prostu. Okej, czyli trzeba tak skoczyć. Teraz tu, teraz tam, teraz tu i tu na full w prawo. Tu na full w lewo. Teraz jesteś na tym, teraz tutaj skoczyć na to. Teraz możliwe, że w prawo na maksa. Dobrze. Teraz gdzie? Okej, czyli muszę skoczyć na to. Okej. Tylko zgaduję, że jeżeli nie skoczę na ten najwyższy kikut, to nic mi to po prostu nie da, więc... Okej, przynajmniej jest dość takie... bezpieczne to miejsce. Holy shit. Słuchajcie, to nie było tutaj, teraz na drugą stronę. Znaczy, tam nie było fulla w takim razie. Tutaj nie jest full. Okej. O nie, jest full, tylko że muszę bardziej ustawić do prawej, teraz tak? Oczywiście, przeskoczyć musiałem. Okej. Tutaj spadłem, bo nie wydaje mi się, żebym był tam w stanie przeskoczyć. Zapominam co... Czemu ja mam taką dzisiaj pamięć do skoków? Tu jest full, tylko że trzeba się dosunąć do prawej. Teraz tak? Okej. I teraz gdzie? Okej, na full w prawo. Na tą kostkę tu. Teraz zgaduję, że... mogę doskoczyć... chyba w prawo. Teraz stąd gdzieś... Okej, nie na full. To będę już przynajmniej wiedział, że nie na full. Okej. Czyli w prawo na full. Bo nie widzę jakby innego słowa. W sensie mógłbym spróbować stąd skoczyć w prawo na full, ale wydaje mi się, że odbije się od ściany na tyle, że spadnę. Ewentualnie w ogóle polecę do tej prawej i wtedy spadnę strasznie bardzo. No tutaj jakbym zrobił na full w lewo, to najprawdopodobniej bym wylądował na tej kostce po lewo, ale ona, czy ona by mi cokolwiek dała? Sprawdźmy. Okej, albo spadnę po prostu, czyli no nie opłaca się. Czyli to musi być stąd i to musi być tak, okej. Teraz w teorii... W teorii chciałem dobrze, bo wydaje mi się, że to musi być na tamtą kostkę. Okej, czyli też dowiedziałem, że mogę jednak stąd skakiwać tutaj na górę, tylko muszę jakby się odsunąć bardziej w lewo i wtedy się odbije, okej. Czyli ta, okej, jednak ze środka jest łatwiej. Tylko gdzie potem? Gdzie jest potem przejście? Pyk. Tutaj full. Tutaj był full. Teraz tutaj lekko, do prawej i full. Teraz tak. Teraz do prawej full. Teraz tu. Teraz tak. Jestem bogiem tej gierki, kurna. Okej, okay, jakbym tak zrobił? Okej, okay, to się tak nie uda. Prawda? To się tak nie uda, cwaniak próbuje dalej. Typowy. Widzę, że się nie uda, ale... ale... może to tylko moje błędne spostrzeżenie, ja tak naprawdę się da, no... Gówno, nie się da, przepraszam.
Pyk. O Jezus Maria. Plus jest taki, że mniej więcej ogarniamy już ten etap. Ogarniamy ten etap, po czym sobie przypomniałem, że tam muszę przejść pierw do boku. Geniusz. Teraz tu. Okej, okay, a może lepiej, znaczy przynajmniej spodem tutaj, a nie gdzieś niżej. Teraz tu. Tu. Ciekawe, czy są już speedrunny New Babe Plus. Bo ja troszeczkę poczekałem z tym, żeby wrzucić pierwszy odcinek. Fuck me. Bo w sumie nie tyle co poczekałem, co na początku zapomniałem, a potem była już jedna seria i nie chciałem dodatkowo drugiej serii na siłę rzucać. Potem nie wiedziałem, ile mi to zajmie odcinków i tak po prostu odrzuciłem na razie ten plan. Wiem jedno, już mi jest gorąco, a nie mogę otwierać okna. Czemu? Z dwóch powodów. Jeden, co już pewnie dużo osób wie od jakiegoś czasu, bo chyba niejednokrotnie to powiedziałem w filmie. Zerwała mi się moskitera na święta Bożego Narodzenia. Nawet kupiłem ostatnio jedną moskitera, ale z jakiegoś powodu mi się odkleiła po chwili, więc jakby jej nie mam. A drugi powód to to, że jednak przy tej grze mogę się czasami troszeczkę powydzierać, więc wolałbym uniknąć jakichś tam sytuacji z sąsiadami, którzy by mieli mieć nieprzyjemne posiedzenie na balkonie. No bo teraz nie oszukujmy się, jest taka pora, że naprawdę dużo osób siedzi na balkonach i tak dalej, więc jakby taki cwaniak mi się tam jeszcze widział, to nie byłoby to zbyt przyjemne. No czy ja mogę tam doskoczyć? Mam dziwne przecież, że tam nie mam w ogóle skoczyć. Że to nie musi być tam. Tu na przykład właśnie na tą platformę po prawo. Może tak i dlatego też wiecie, że... Fuck. Platforma po prawo i to ma być ryzykowne przez to. Bo wtedy może spaść. Kuchnia też miała przecież taki spadek. Zobaczcie, jak spadnę. Jeżeli spadnę stamtąd, lecę aż tu. Tam się zrzu... O Boże. Znaczy mam zapis w początku kuchni, tak? Więc to nie jest aż tak bardzo... jakoś bolesne. Ta trasa nie jest jakoś ciężka, ale... Tu. Teraz tu. 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 Zgaduję, że to może być gdzieś tak jakoś. I zobaczcie, od razu skoczyłem. Okej, teraz na bardziej w lewo. Mogę do ciebie podchodzić, żebyś mi... O, nice. Fuck! Tu. Tu. Najbardziej w lewo. W prawo. O mój Boże! O, i to będzie fajny skok, już widzę. Już... O! Jeszcze zbanehopowałem coś, czego nie powinienem banehopować. A ja tu robię już powoli speedrun tego etapu. Tutaj, tutaj. Okej, okay, okej, okay, okej! Okay, okej! Okay, niezły speedrun, cwaniak! Robię speedrun już tego prawie. Po co ja to powiedziałem w ogóle? Rozumiem, że jestem już jakiś bardziej wyskillowany niż byłem w normalnym jumpkingu, ale bez przesady. Cofnij to, co powiedziałeś o jumpkingu. O tych, o speedrunach, bo to tragedia będzie dla speedrunnerów. Fuck me, ok? Lewo, prawo. Na szybko, bez zastanowienia się. Holy shit. Holy shit, no! A teraz mogę jakoś inaczej Więc to ja pójdę na ten kawałek, bo wydaje mi się, że jakbym skoczył nawet na full, to ja na to nie skoczył. No i to co powiedziałem. Tylko wylądowałem na tej platformie, czyli nie trzeba robić save'u. Let's go! Jeżeli następnym razem mi się uda skoczyć na ten klocek, ja zapiszę sobie gierkę chyba. Bo tutaj miałem farta, że spadłem w ten sposób. Ja powiedziałem przy ostatnim odcinku, ja mam naprawdę problem z gardłem aktualnie, więc takie wydzieranie się na to, znaczy z tego powodu nie byłoby dla mnie zbyt pozytywne
Znaczy nie miałoby dla mnie zbyt pozytywnych efektów, tak? Okej, teraz w lewo. Prawo. Nie, już to czułem. Już czułem, że zaczął pójść. Czemu on czasami się zatrzymuje w takim miejscu? W sensie, że widzę, że mi się nic nie ładuje, tak? Po czym nagle i tak mi gdzieś skoczył, bo jednak przytrzymało mi coś. Okej, gdzie ja skoczyłem właśnie? A, okej. Nawet nie wziąłem perły. Znaczy wiem, że nie zdobędę wszystkich perł, bo tam były te dwie perły, które porzuciliśmy, tak? Przez to, że wpisałem sobie zapis. Ale no kurna. Gdzie skoczyłem? Już mi się myli, co, gdzie, jak. Muszę na spokojnie robić, bo próbuję to robić za szybko, żeby tam odrobić, bo to nie są trudne skoki, to nie jest jakaś trudna aktualnie lokacja. W porównaniu z tym, co było do tej pory, to na tym lodzie na przykład, to jest zdecydowanie prostsze, tylko po prostu za szybko chcę to zrobić. Ten tutaj etap jest banalny. Mogę się jak co odbić, jest jeszcze łatwiej wtedy. Okej, jest banalny, w cholerę. Dobrze, tutaj nie ma coś takiego, że mogę spać nagle z tego, że nie wiem, jest jakiś wiatr, lód, coś. Zgaduję, że potem też będą levele z wiatrem. Czemu miał być w podstawce level z wiatrem, a tutaj miałby nie być? Skoro już wiemy, że jest lód, no to... Oh, come on! Jestem tylko... Znaczy, nadzieję mam, że będzie znowu coś typu kościół, czyli taki jakby checkpoint. Że stamtąd się już nie da spaść. Znaczy i tak nie możemy, używając save'ów, ale wiecie, co mi chodzi, to było w lewo, tak? Tak, było w lewo teraz. Fuck. No i widzicie, znowu to zrobiło. Znaczy ja wiem, że to ja kontroluję całą postać i tak dalej, ale ja już puszczam, ponieważ widzę, że mi się nie ładuje skok, po czym on nagle się ożywa i używa minimalnej siły, żeby po prostu przeskoczyć. No come on! O tak, tutaj skocz, dokładnie tam chciałem być, tam... Czyli miałem rację, że to jest pokój, którego po prostu wcześniej nie widziałem. Znaczy, do którego nie mogłem trafić. Znaczy, fu, może jednak nie miałem racji, ponieważ powiedziałem, że tam najwyraźniej nie ma pokoju, ponieważ nie ma takiego ciemnego cienia czy w tym stylu. Tu, tu, tu. Za szybko chciałem i się zapomniałem przesunąć. Po co mi priładuje skok? Okej, przynajmniej nie spadłem, więc mogę stąd wrócić. Okej, jednak spadnę. Okej, przynajmniej tutaj. Wiecie, że zbiegłem sam z tego? Nawet nie to, że mnie odbiło, bo było słuchać jak po prostu pobiegłem. Był... znaczy było słychać, bo widać nawet, że pobiegłem. Dawaj. Czemu? Bym skoczył źle, więc spuściłem kierunkowskaz. Fuck. Okej. Dobrze, to można przeskoczyć od razu. Teraz tu. W tą stronę. Za lekko, w tą stronę, teraz się przysuń na full. Teraz lekko przytrzymaj, za mocno przytrzymaj, jest fajnie. Ja pierdziel, jesteśmy 14 minut w tym odcinku już, a ja nie zrobiłem praktycznie żadnego progresu. No w sensie cały zwracam do miejsca, do którego zaczęliśmy. Więc teraz to jest ten run. To jest ten, to jest to podejście, patrzcie. Patrzcie to. Okej, okej. Małe poślizgnięcie tylko przy pracy. Też nie najgorsze poślizgnięcie przy pracy. Everything is saved. Widzicie to?
Teraz ten skok, tylko żeby nie schać. Oczywiście, okej. Chociaż to jeszcze nie jest, mówię, taka tragedia zawsze w tym miejscu. Tu jest już tragedia, bo tu już spadasz w dół. Do śniegu, na full. Odbij się. Źle się ustawiłem. Na full. Lekko. Przybliż się i skocz na full. Podbij się, skocz do prawej. Skocz tu. Skocz tutaj. Skocz tu. Skocz tutaj. Za mocno, ale wciąż to jest to małe poślizgnięcie, które jest szybkie do odrobienia. Tyle, tyle, tyle za mocno. Znowu jesteśmy w momencie tego małego balkoniku. Come on, come on, come on. Come on! Chcę zrobić jakikolwiek progres w tym odcinku, a nie, że będę skakał zaraz tutaj. I dlatego do tej gry jest możliwe, że lepszy stream, ale nie mogę zrobić tym, znaczy nie chcę robić tym, znaczy... Ja nie wiem, że nie oddaję takich samych emocji na streamie jak na nagraniu. I wiem, że na nagraniu chociaż można sobie przewinąć, można odpuścić jakiś film, coś w tym stylu. Więc jeszcze jakiś jest plus, niż na przykład oglądać ten sam moment streama przez tam 2 godziny. Fuck me! Full, lekko, średnio, lewo, prawo, do dupy. Holy shit, tutaj prawie spadłem. Tego jeszcze nie graj, że tam prawie przeskoczył. Zapiszmy tutaj. Zróbmy sobie, że po prostu mogę stąd się wczytywać, a nie cała zlecieć na dół sam. Okej, okay, to pierwsza próba do spalam, prawda? Już sobie widzę po prostu to, jak będę musiał edytować ten filmik, bo jestem po edycji drugiego filmiku i tam fajnie się wycinało, więc tutaj też będzie fajnie się wycinało moje fejle, prawda? Chociaż, dobra, mówię tutaj jeszcze, to możemy znieść, tak, tutaj chciałem spaść dokładnie, bo chciałem powtórzyć ten skok jeszcze raz, tak, jeszcze raz chciałem to powtórzyć ten skok, bo chcę go wymasterować, tak, ten skok też chciałem spać i tak, w ogóle chciałem spać na dół, zaraz się widzę. A zdjąłem słuchawki. Czemu zdjąłem słuchawki? Ponieważ o tym... Uszy mi się pocą. Powiedziałem, oczy mi się pocą. I teraz w sumie pierwszy raz słyszę tak swój głos podczas nagrań gierki, czego dawno nie słyszałem. Tam coś w ogóle leci obok mnie, dosłownie obok mojej prawej nogi, ale nie wiem, czy to będzie widać na filmiku. Jakbyś taki paprok czy coś, no fuck me! No, może teraz? Let's go! Let's fucking go! W końcu ten skok zrobiłem! To fakt tego, że nie miałem słuchawek. Ja mam takie dziwne poczekajcie chwilę. Czy ja będę musiał skoczyć na tego klocka, który jest nade mną potem? Po co ja w ogóle o nim myślę? Tak jeszcze muszę ten klocek skoczyć, ale... Tak, ja będę musiał jeszcze skoczyć na ten klocek nade mną. Okej, okay, no to musi być na bardziej do lewej, prawda? Holy shit, to jest Bargainsburg. To jest Bargainsburg. Super miejscowa! Jak nie save'owałem, to nie save'owałem, ale jak zacząłem, to się... No, zaczęło. Na full, to musi być na full, prawda? To nie są zbyt ciężkie teraz, gdzie muszę skoczyć. Wygląda jakbym miał skoczyć po prostu w prawo na maksa. I to jest już wiatr. Andersberg! Ha! Teraz w teorii wygląda jakby ten skok miał wyglądać tak, o. Pyk. Teraz tutaj będzie lekko w prawo. Teraz lekko na kiku, czy po prostu full na lewo. Okej, to nie jest full na lewo, to jest już pewne. Ewentualnie. Nie, nie ma ewentualności. Po prostu nie ma ewentualności, żeby to było inaczej niż na fuck. A jak skoczył co tu? A, to nie przynieśmy tak czy siak. Czyli muszę na ten kikut skoczyć, tak? Nie no... Jak?! Pomyślcie sobie po prostu. Skaczę na kikut i jak mam się na nim utrzymać dłużej niż sekundę przy wietrze? Holy shit.
Ewentualnie stąd od razu skoczyć. Poczekaj, nie na tamten po prawo, tylko tutaj podskoczyć. Poczekajcie, jak będzie się, patrzcie, mnie się spowalniało. Mamy ptoka i teraz tam przeskoczyć. Holy shit! Okej, okej, okej! Okej! Czyli wiem, że muszę tam skoczyć. Okej, tutaj mam save'a, to nie jest jeszcze jakiś tam problem, żeby to zrobić. Bo są akurat łatwe skoki. To nie przeszkadza. Tu. A, okej, okay. Za późno o wiele. Znaczy, wiesz, że dobrze mam, dobry mam plan w takim razie, tylko że co potem? Fuck! Ewentualnie serio na tym kikucie trzeba stanąć. A tak po prostu minę ptaka, którego i tak już pewnie nie zrobię w 100%, chociaż ptaki mam zrobione w 100%. Ten kikut mi tutaj, znaczy to mi nic nie ułatwia. Więc chcę zeskoczyć sobie tak. Ja muszę poczekać, bo to musi być w momencie, kiedy się kończył wiatr. Ale czemu mi nawet nie dziwi, że jest wiatr? Okej, czyli tu muszę stanąć. Czy ja chcę tego ptaka, czy ja chcę tego ptaka? Chrzanić ptaka, prawda? Zapomniałem, że tam na końcu jest przepaść. Tam na końcu jest przepaść i ja o tym zapomniałem totalnie. Tak po prostu powiedziałem, a lecę na full, tak? Holy Jesus! Okej, okay, holy Jesus, no musiałem to w końcu skrzanić, okej? Okej! No i teraz mi w takim razie bierze rozkmina. Jak tam muszę skoczyć? Bo, no mam przeczucie, że to jest może niższy skok o wiele z tego kikuta? Bo ptaka też mi się wydawało, że tak czek, nie to przeskoczę. Co? Fuck me. Fuck me. Z ptaka nie tyle co przeskoczę, co walnę w ścianę i mi odbije. Chociaż z tym wiatrem dodatkowym może będzie dobrze. Czyli mówię, muszę znowu wejść na kikut i skoczyć po prostu lżej. Okej. Teraz nie z tym wiatrem. O! Teraz zgaduję, że też muszę znowu na kiku skoczyć, tak? Więc... Okej. Okej, okej, okej. Już prawie się załamałem, a na szczęście uratowany. Przynajmniej wiem już jak. W sensie, że to ma sens to co robię, tylko... Ja nie wiem gdzie potem. To mnie najbardziej zastanawia teraz. Za szybko chciałem skoczyć, a bałem się, że mnie zrzuci. Chciałem kontrolować wiatr. Bo w teorii rozumiem, że do góry, tak? No to mi nikt nie mówi inaczej, ale jeżeli podskoczę na kikucie potem tak ciach do góry, to i tak mnie zrzuci. To jest najgorsze. No właśnie, tak będzie, jeżeli podskoczę, wtedy zobaczyć, co jest wyżej. Zobaczmy, czy jeszcze uda mi się to cenić. Ja wiem, że gra chce, żebym tak zrobił. Że tam się ustawię na tym, podskoczę do góry, żeby sprawdzić co gdzie jak, po czym zrzuci mnie na dół, ponieważ no właśnie będzie ten wiatr. Mam przeczucie, że chodzi o skok w prawo, no bo zobaczcie jak to wygląda, tak? Tam jest jakiś wystający kawałek, więc w teorii by to było idealne, żeby skoczyć w prawo, a nie w lewo. A kto tam wie? No to trzeba skoczyć na dwa kikuty. Zaczęło mnie już odpychać, a była idealna wysokość tym razem. Tak to nogę tam wkopuje się w tego kikuta, dawaj. Okej. Za mocno! W sensie tak to powinno się zadziałać, ale denerwuje mnie to, że skacząc jestem w stanie się odbić gigantycznie w drugą stronę. I wiatr go nie potrafi skontrolować, pomimo tego, że dopiero ten wiatr dał mi tą moc, żeby tam się pojawić. I wiem, że jak działa, bo jak mam siłę, którą sam ja daję, plus wiatr,
Więc normalnie się odbije bardziej niż to, co mi sam wiatr skontruje, tak? Fuck. Jestem ogólnie ciekaw, czy jakbym nie przyszedł pierwszego Jump Kinga, czy New Wave Plus jest odblokowany, bo to jest dodatek do gry. To nie jest tak, że to jest coś, co odblokowaliśmy. To jest dodatek do gry. I w momencie, kiedy ma się koronę, to tak, można poświęcić koronę, żeby od razu tutaj przyjść, ale... Czy jeżeli tej korony miał, to można tutaj wejść? Teraz nie skrzyń tego odsłania znowu. Czemu ja tak muszę aż tak hardo kontrolować ten wiatr? Okej. Nie okej. Naprawdę, nie, no nie mogę tego wyczuć po prostu. To mnie najbardziej boi, nie mogę tego wyczuć. Nie! No znowu to kliknąłem! Mówię, to wtedy są dwa kikuty do zrobienia. Które oczywiście muszą być za lekko. Fajnie by mógł skoczyć na tą małą platformę po prawo, która jest, i z niej mieć sprawdzić, co jest dalej. Na przykład wyskoczyć do góry po prostu. Ta, no tu chciałem polecieć, dokładnie gro, dokładnie. To mój plan od początku. Nie wiem, wydaje mi się, że jak na New Game Plus po prostu, to i tak jest troszeczkę przesadzona. Okej. Tak, troszeczkę już przygięcie pały jest okazyjnie. Okej. Nie no, bardzo szybki lód. Teraz mówię, ja ryzykuję ten skok w prawo. Let's go. Let's go. Trzeba sobie tutaj ryzykować safe. Czy nakliczy na to, że się nie odbije? What? Okej, okay, no na coś takiego nie byłem przygotowany, serio. Okej, okay, pokażcie mi tutaj, jak to wygląda. Okej, okay, przynajmniej nie ma wiatru. To jest plus. Tu nie ma w środku wiatru. Więc tutaj zapisujemy i tu zakończymy dzisiejszy epizod. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Pomimo tego, że długo zajął nam ten jakikolwiek progres. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje i wsparcie. Jeden raz się w sumie wykopać, bo się cały kleje. Idę sobie wywietrzyć pokój, ponieważ będzie inaczej waliło tutaj. Jakby coś się tutaj umarło. Na przykład moje szanse na wygranie tę grę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję wam, siemanko, peace, yo! I need cash flow. You fuck with fat hoes. I ain't got no drugs, I'm turning to an asshole.